Każdy sposób na ochłodę jest dobry. Nad Polskę nadciągnęła bowiem fala upałów. Temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Na całym Śląsku obowiązuje ostrzeżenie przed upałami drugiego stopnia i tak będzie przez najbliższe dni. Tym zjawiskom pogodowym, czyli temu pięknemu słońcu, będą towarzyszyć mniej przyjemne zjawiska pogodowe, jak właśnie burze, a nawet nawałnice. I zaczyna się to wszystko na północy Polski, na północy i na zachodzie i będzie przez ten tydzień przechodziło sobie do centralnej części Polski. Na południu też lokalnie możemy spodziewać się właśnie burz i podczas tych burz będzie niestety również mocno padał deszcz, może też pojawić się grad. Więc musimy być czujni, musimy uważać. Prawdopodobnie w poniedziałek temperatura już będzie nieco znośniejsza, rzędu 24-25 stopni. Z upałami każdy radzi sobie jak może. W wielu szkołach w województwie śląskim zdecydowano się skrócić lekcje i przerwy. Temperatura w salach w godzinach między 9 a w pół do 10 waha się od 29 do 33 stopni Celsjusza. Takie temperatury no niestety nie wpływają korzystnie na funkcjonowanie dzieci, jak i nauczycieli. Stąd też właśnie ta decyzja o skróceniu zajęć lekcyjnych. Początkowo oczywiście najpierw myśleliśmy o owietrzeniu, w każdej klasie są rolety, dostępna jest woda, ale niestety te środki no, nie pomogły, nie zbijają w żaden stopniu temperatury. Ci, którzy tyle szczęścia nie mają i zmuszeni są pracować, powinni pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim należy unikać długiego przebywania na słońcu, nosić nakrycie głowy i spożywać duże ilości wody. Szczególnie uważać należy na osoby starsze i dzieci, bo o udar w takich warunkach pogodowych nie trudno. Nasz niepokój powinno wzbudzić kilka symptomów. Najczęściej jest to podsypianie. Człowiek mniej mówi, jest osłabiony, bóle głowy. No jest taki, widać, że coś się dzieje, nie? I wtedy to może być sygnał, że doszło już do udaru cieplnego. No i wtedy jest konieczna oczywiście interwencja lekarska w przychodni, w szpitalu. Musimy bardzo uważać, bo upał jest też takim, nazwijmy to tak poetycko, cichym zabójcą. Jak ktoś przegapi sprawę, to niestety może, jeszcze jest sam na przykład, może nie wyczuć, że wchodzi w fazę przegrzania organizmu, hipertermii, to może się skończyć tragicznie. Uważajmy na małe dzieci, smarujmy kremem. Bo o poparzenia słoneczne także nie trudno. I na koniec jeszcze raz przypominamy, dla ochłody pijmy dużo wody. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej stracił stanowisko. Rada Nadzorcza spółki, która zebrała się w Warszawie, odwołała Daniela Ozona. Przed Ministerstwem Energii w tym czasie w obronie prezesa demonstrowali górnicy. Od początku roku w obronie prezesa występowały także związki zawodowe, które spodziewały się jego odwołania, tłumacząc, że prezes jest jedynym gwarantem oszczędności, jakie wypracowała spółka. Ich zdaniem ministerstwo chce przeznaczyć je na budowę bloków elektrowni Ostrołęka. Przedstawiciele Ministerstwa Energii dementują te informacje. Rada Nadzorcza JSW nie powołała nowego prezesa. Jego obowiązki ma pełnić jeden z jej członków, Robert Małek. Są zarzuty, będzie wniosek o areszt. Zatrzymany w Chorwacji były funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej Roman S. podejrzany jest o strzelanie do protestujących górników kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Jak informuje Instytut Pamięci Narodowej, zarzut dotyczy wydarzeń z 16 grudnia. Roman S. jako członek plutonu specjalnego pułku manewrowego Komendy Wojewódzkiej MO dopuścił się zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości. Wziął udział w pobiciu strajkujących górników i używał broni palnej, a także był jednym z oddających strzały w kierunku górników, w wyniku czego śmierć poniosło 9 osób, a 21 zostało rannych. Roman S. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 10 lat więzienia. Janusz T., pseudonim Krakowiak, wyszedł dziś na wolność z aresztu śledczego w Tarnowskich Górach. Były szef śląskiej mafii został zwolniony z aresztu decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach. Poinformował o tym Marcin Pietraszewski z Gazety Wyborczej. Janusz T. przebywał w areszcie śledczym od 20 lat. Został skazany na 15 lat więzienia za kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Sąd zdecydował wymierzyć mu karę 15 lat pozbawienia wolności za 14 dotychczasowych spraw i podjął decyzję o zwolnieniu go z aresztu. Decyzję przyjęliśmy ze spokojem, a jednocześnie z radością. Natomiast dlaczego ze spokojem? Ta decyzja była jedyną decyzją, którą sąd mógł tak naprawdę w tej sprawie wydać. Wyrok łączony może być na zasadach kumulacji albo absorpcji, ale w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że jest tak naprawdę stosowany stan prawny, który istniał do 2010 roku,
to zarówno kumulacja, jak i absorpcja oznaczała karę 15 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie w Katowicach toczy się przeciwko Krakowiakowi proces, w którym prokuratura oskarża go o przyjęcie zlecenia zabójstwa szefa białoruskiej mafii w Polsce. Wątek zabójstwa ma zostać zbadany ponownie, a Krakowiak będzie odpowiadał z wolnej stopy. Grozi mu 25 lat więzienia. Na razie odpadów biodegradowalnych w Jaworznie jest tyle, ale będzie znacznie więcej, bo konsorcjum firm, które je odbiera, zapowiedziało, że nie będzie tego robić i nie robi już od 4 dni. A to oznacza, że biodegradacja w tej chwili trwa wyłącznie na domowych podwórkach i osiedlowych śmietnikach. No to bardzo źle, że nie odbierają. Powinni to brać przecież. Tu w ogóle jest pełno śmieci, jak tak popatrzyłem wczoraj do tych plastików. To było tak narąbane, nie wiem jak oni tutaj to robią, że tu jest stale pełno, powinni to częściej wywozić. Ale na razie o częstotliwości nie ma co mówić. I teraz duże ilości odpadów leżą przy wielu kontenerach w Jaworznie. Jeszcze nie stwarzają dużego problemu, ale wkrótce zaczną gnić. Ja sobie nie wyobrażam takich smród i w ogóle, bo przecież to jest nieekologiczne dla mieszkańców i dla wszystkich. Wszystkich, bo z tego powodu nieekologiczny problem ma też największa spółdzielnia w mieście. Zdecydowaliśmy, że wstrzymujemy koszenie, ponieważ tak jak mówiłem, ta poprzednio koszona trawa jeszcze nie została do końca odebrana, więc wstrzymujemy koszenie, dopóki tutaj nie zostanie rozwiązany ten problem z odbiorem odpadów biodegradowalnych. Problem mają też miejscy urzędnicy, którzy wczoraj wysłali pismo do konsorcjum firm odbierających odpady zobowiązujące do wznowienia odbioru w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie zrobią, miasto zacznie naliczać kary, a te wynoszą prawie 3 miliony złotych za zerwanie umowy i prawie 1,5 miliona złotych za każdy pominięty termin odbioru odpadów. Ale jeśli ten scenariusz zostanie zrealizowany, problem nie zniknie, bo trzeba będzie znaleźć nowego odbiorcę. Faktycznie sam przetarg pewnie będzie w późniejszym okresie, natomiast jeżeli firma nie podejmie działań, to w przyszłym tygodniu już będziemy się spotykać z innym wykonawcą, który podjąłby się realizacji wywozu odpadów z terenu miasta Jaworzna. Dziś nie uzyskaliśmy informacji od firm odbierających odpady w Jaworznie, dlaczego zrezygnowały. Jak udało nam się ustalić, tłumaczyły urzędnikom, że regionalne instalacje, do których przywożone są odpady, nie wyrażają zgody na ich przyjęcie. Kolejnym powodem rezygnacji miał być wzrost stawek za przyjęcie tego typu odpadów. Na płycie rynku wymieniona została nawierzchnia, a przed urzędem pojawiła się górka z zielonym skwerem. W przeszklonych pawilonach będą lokale usługowo-gastronomiczne. Przewidziano też miejsca do odpoczynku i fontannę. Posadzono kilkadziesiąt drzew i kilka tysięcy krzewów. Będą też stanowiska Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, gdzie będzie można na przykład zarejestrować samochód. Już w piątek, 28 czerwca, oficjalne otwarcie chorzowskiego rynku. Tu się zmieniło wszystko. Tu jeszcze niedawno był bardzo brzydki plac pod estakadą, gdzie stały tramwaje, gdzie w zasadzie nie było po co iść. W tej chwili kończymy już ostatnie prace na nowym rynku, na rynku bardzo przyjaznym, na rynku z dużą ilością zieleni i na rynku także, gdzie oswoiliśmy estakadę i sprawiliśmy, że pod estakadą będzie działo się życie. Będzie to miejsce, gdzie zapraszamy chorzowian, nie tylko chorzowian, do wypicia kawy i nie tylko kawy. Będzie tutaj wiele atrakcji. Mam nadzieję, że chorzowski rynek, który przecież ma swoją tradycję, jest bardzo piękny. Powrócić do tej funkcji rynku, czyli do miejsca, gdzie się spotykali ludzie. Ostatni etap przebudowy płyty rynku trwał 2 lata i kosztował 25 milionów złotych. Miasto planuje organizować tu regularnie koncerty i spektakle w plenerze. Władze Katowic zmieniają strategię funkcjonowania Gieksy. Miasto wyciąga wnioski ze spadku pierwszej drużyny i zmienia kierunek rozwoju spółki. Przede wszystkim wniosek taki, że musimy postawić jeszcze silniej, zdecydowanie silniej na szkolenie dzieci i młodzieży i to we wszystkich sekcjach, głównie oczywiście w piłkarskiej. I to jest oczywiście popularyzacja dyscyplin sportowych wśród katowickiej młodzieży, ale też drugi element, który uważamy, że słabo funkcjonował w ostatnich latach i była to jedna z przyczyn sytuacji, która doprowadziła do spadku do drugiej ligi drużyny piłkarskiej GKS-u Katowice, czyli mianowicie przepływ ewentualnie młodych, utalentowanych zawodników do pierwszego składu. Jest to proces oczywiście trudny, wymagający doskonalenia, szczególnie na tym ostatnim etapie, ale jest to, uważamy, jedyny klucz, który powoduje zbudowanie solidnych podstaw klubu wielosekcyjnego.
praktyce oznacza to, że GKS Katowice ma funkcjonować w systemie 4-4-2. Sekcje mają być rozliczane w 40% z wyników, w 40% z jakości szkolenia i w 20% ze skuteczności w pozyskiwaniu sponsorów. Chociaż to ostatnie nie oznacza, że miasto zamierza obciąć budżet klubu. Nadal najważniejszym źródłem finansowania będzie miejska kasa. Nie ulega wątpliwości, że kładąc nacisk na sprawy związane ze szkoleniem, będziemy się starali przesuwać środki. Stopniowo oczywiście mamy świadomość zobowiązań kontraktowych, to wymaga czasu. Będziemy się starali przesuwać środki w stronę szkolenia dzieci i młodzieży. Oczywiście nie w radykalny sposób, ale chcemy, by decyzje finansowe odzwierciedlały te decyzje, o których przed chwilą mówiliśmy. Reanimacja Gieksy przypieczętowana jest zmianami personalnymi. Wczoraj Rada Nadzorcza odwołała Marcina Janickiego z funkcji prezesa spółki. Aktualnie klub prowadzi prokurent. Wcześniej zmienił się trener i dyrektor sportowy Gieksy. I chociaż kierunek rozwoju jest nowy, jedna decyzja jest niezmienna. Miasto nie wycofuje się z planu wybudowania nowego stadionu.